Około 600 wolontariuszy wyjdzie w niedzielę na ulicę Sieradza podczas 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osadzeni w zakładzie karnym w Sieradzu oczywiście wolontariuszami być nie mogą. Mimo to przyłączyli się do orkiestrowego grania. Brama zakładu karnego zamknęła się za nimi na wiele lat, ale od kilku mają swój wkład w pomaganie najmłodszym. Wie pani, jest to cel charytatywny, także każdemu zależy na tym, żeby po prostu pomóc w jakiś sposób innym. Skazani sklejają puszki dla orkiestrowych wolontariuszy. W tym roku przygotują ich około 1000. Sklejenie jednej zajmuje zaledwie kilka minut, bo skazani mają sporą wprawę. Jeżeli oni chcą wziąć udział w tak szczytnej akcji, to my tylko i wyłącznie możemy się z tego cieszyć i jak najbardziej pomóc im w tym, co czynimy właściwie już od kilku lat. Udział w tej akcji to jeden ze sposobów resocjalizacji. Osadzeni uczą się, że pomaganie słabszym nie tylko poprawia ich wizerunek, ale przede wszystkim daje ogromną satysfakcję. Taką mamy nadzieję. Ja tak mi się wydaje, że większość z tych panów składa to faktycznie z głębokiego poczucia i chęci niesienia pomocy, bo taki jest cel tej akcji. Myślę, że tak jest faktycznie. Krzysztof już przygotował ponad 500 puszek. Nie chodzi tylko o opinię w oczach wychowawców z zakładu karnego. Dla niego to rzeczywiście coś więcej niż tylko urozmaicenie dnia w więzieniu. Ja mam dzieci też. Jest to duże dla mnie. Nie wiem, coś w rodzaju dużego poczucia więzi z tymi dziećmi, które potrzebują pomocy. Puszki z sieradzkiego zakładu karnego trafią do różnych miast w regionie. Najważniejsze, by zapełniły się jak najszybciej.